Powstanie Warszawskie jest ważną datą w dziejach Polski. Tych dat jest kilka, natomiast 1 sierpień 1944 roku, kiedy to właśnie o godzinie 17 przy tym przejmującym dźwięku syren rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, nastała godzina W. Wtedy praktycznie był taki pierwszy zryw mieszkańców Warszawy, mieszkańców Polski, żołnierzy, którzy postanowili rozpocząć ten marsz do wolności. Proszę Państwa, w latach od 45 do 89 ta data nie była bardzo czczona. Oczywiście w środowiskach nie tych takich elit rządzących zawsze pamiętaliśmy o tym dniu. Natomiast od 89 roku, z roku na rok widać, że te obchody są coraz bardziej doniośle obchodzone, ale też czujemy, że ta data faktycznie jest datą ważną. Ten zryw powstańczy był bardzo istotny w odzyskaniu naszej niepodległości. Oprócz kilku tysięcy powstańców, czy tysięcy powstańców, którzy zginęli, również zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy, mieszkańców Polski. Ja bardzo się cieszę, że tak licznie się zgromadziliśmy. Bardzo dziękuję Państwu, bo jest przecież środek wakacji, środek lata i pomimo tego kilkaset, można powiedzieć, osób jest na skwerze Dzierżoniowskim tutaj przy naszym pomniku i myślę, że w ten sposób pokazujemy, że łączymy się z tymi mieszkańcami Warszawy, z warszawiakami, jak ważne to jest święto dla warszawiaków, dla warszawian. Widzimy w mediach, od kilku dni te uroczystości się odbywają i poprzez to dzisiejsze święto łączymy się z nimi w świętowaniu właśnie tej ważnej rocznicy.